Cześć, z tej strony Adam. Możecie mnie kojarzyć z mojego kanału Poszukiwacz, gdzie pokazuję filmy, które podbijają internet, lub z mojego drugiego kanału A Co My Tu Mamy, gdzie otwieram różne paczki. I właśnie dzisiaj na kanale New Balance Polska otworzymy jedną z nich. Będzie to chyba zaskoczenie, jak powiem wam, że paczkę dostałem od New Balance. W środku kryją się buty, które nie tak dawno miały swoją premierę. Zanim jednak pokażę wam te buty, mam dla was kilka ciekawostek związanych z New Balance. Zastanawiam się, czy zwracacie uwagę, jakie buty nosi wasz idol lub osoba, którą cenicie. Ja często na to patrzę i New Balance podbił serca. No i oczywiście stopy, między innymi wizjonera Steve'a Jobsa. W nich biegać lubił były prezydent USA Bill Clinton, a chętnie zakłada je również Pharrell Williams. Jednak pierwszy but pod szyldem New Balance został wyprodukowany o wiele wcześniej, bo w 1938 roku. Był on stworzony m.in. ze skóry jaguara i przeznaczony dla biegaczy. I to nie zmieniło się do dziś, bo tę markę wybierają biegacze i wspólnie biją rekordy. Kilka dni temu biegaczki zespołu New Balance Emma Coburn, Sydney McCollin, Brenda Martinez i Jenny Simpson pobiły rekord świata. A jeżeli ty uważasz, że nie dałbyś sobie rady, to może zainteresuje ci historia kucharza, który został mistrzem świata. Mowa tu o Borysie Berianie, który od kucharza w sieci fast food stał się finalistą i wygrał bieg na halowych mistrzostwach świata w 2016 roku. Boris Berian. Trochę dowiedzieliście się o New Balance, to teraz czas na ich nowe buty. Drogie panie, nie obraźcie się, zaczniemy od męskich. A są nimi buty kryjące się pod kodem MRL420SP, które posiadają technologię RevLite, która jest o 30% lżejsza niż NCAP, stosowana wcześniej przy zachowaniu porównalnej wydajności. Aktualnie to jedna z najwygodniejszych i najlżejszych technologii New Balance, dlatego jest tak bardzo ceniona i lubiana na całym świecie. Nie może zabraknąć butów dla pań. Przed wami WRT300GD. Wykonane zostały ze skóry naturalnej zamszowej oraz uzupełniono je o tekstylne wstawki. I tu też znalazła się rewolucyjna podeszwa. W części środkowej posiada wspomnianą amortyzującą piankę RevLite. Jak to zawsze w odcinku A Co My Tu Mamy, to co pokazuję, możecie wygrać. Tak jest i teraz mam dla was konkurs. Do wygrania będą oto te buty damskie. No i oczywiście męskie. Co trzeba zrobić? To standardowo. Zasubskrybuj kanał New Balance Polska. Następnie w komentarzu napisz, co w butach cenisz najbardziej. Wygląd, wygodę, może połączenie tych dwóch cech, które znajdziesz w tych butach, a rozdam je za tydzień, wybierając z waszych komentarzy dwoje zwycięzców. Piszcie. Do zobaczenia wkrótce.